Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, no dzisiaj oczywiście Helkesik, idźcie Helkesik i promocje tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne. No szynia z 66 na 48, no dla mnie to jest stara inwestycja życia, no ale zobaczmy, czy ta inwestycja życia idzie, że tak powiem, w parze z dobrymi skinami. No nie, no jakby tutaj ten flipknife na sam początek filmu poleciał, no to by było no naprawdę zaczęcie potężne. $62 z tego otwarcia. Przypominam oczywiście, że jak chcesz sobie na Hellcase zagrać i skrzynką zakręcić, no to możesz oczywiście użyć kodu Kroxy, który daje ci 10% więcej dopłaty i 70 centów na start. Oczywiście dla nowych użytkowników kodu możesz użyć logując się z linku z opisu bądź klikając sobie oczywiście tutaj w promo code. Już ci pokazuję, tylko sprzedam te skiny. Klikasz tutaj promo code w prawym górnym rogu, wpisujesz oczywiście kod Kroxy przez Vex i możesz sobie wziąć, możesz sobie wziąć 10% więcej, tak? Oczywiście możesz wziąć też wtedy udział w konkursie na skina. Wystarczy, że użyjesz kodu subzwony, łapa w górę pod filmem, komentarze, udostępnisz film i dołączysz na Discorda. Oczywiście, jak masz 18 lat, kodu wtedy możesz sobie użyć, tak? Generalnie, chciałem coś jeszcze powiedzieć, że giveaway w opisie, w drugiej linijce, masz konkurs na taką kostkę. Możesz sobie oczywiście dołączyć za $140. Serdecznie oczywiście cię gości zapraszam. A my idziemy dalej na promocyjki. Jakiś Supreme Case, $7 niecałe, więc 4 za 27. Myślę, że jak najbardziej można tu sobie dziabnąć. Mamy co? No mamy 3 M-ki, do tego AWP Mortis. No takie te skiny, takie przeciętne. Może tutaj z tym otwarciem coś lepszego by poleciało. No i jest ciut lepiej. Atomic Alloy MK tutaj. $56. Bardzo ładny tutaj profit z tego otwarcia. Nie spodziewałem w sumie, co aż tyle kosztowało. No jakby ta kosa poleciała, no to by było sympatycznie. Kosa z takiej skrzynki? No, $17. Jeszcze raz spróbujmy. 27. Jedno takie otwarcie. 4 na raz. No i jest Chameleon, Kameleon, Aug. Wszystko za $11. Ostatnie otwarcie, skrzyni Supreme. Zobaczmy, co ona dla nas tutaj kryje w tym ostatnim otwarciu. 2 razy AWP, emeczka i znowu ten Aug. No to $20, 11 jednak. Co tutaj 11 się tak ta skrzynka uczepiła? No dobra, 300 kk case, czyli 300 milionów otwarć chyba skrzynek, chyba tak mi się wydaje. No kurczę, jeżeli faktycznie tyle otwarć skrzynek na Hellcase jest, no to trochę dużo, stary, trochę dużo. To tylko świadczy, tak powiem, o samej stronie, że ludzie tutaj otwierają skrzynki, nie? Ja też sobie lubię na Hellcase się zachęcić skrzynką. Chyba każdy z nas lubi zakręcić skrzynką, co? AK Slate, do tego Glock razy 2, MP9. No, mogło być lepiej, ale mogło też być gorzej, więc no nie narzekajmy, tak? Nie narzekajmy. Jest Kałach Nightwish, okej. No tu będzie dobrze, $42, jest to profit jak najbardziej. Gituba, podoba mi się to. Zobaczmy dalej, co nam tutaj kryje w sobie ta skrzynka. Znowu AK Slate, jest AWP, MK, Glociek 36. No delikatny minus z tej skrzynki, nie podoba się mnie to bardzo. MK Nightmare, w końcu coś nowego, tej MK chyba jeszcze nie trafiliśmy z tej skrzynki. No jest $48, więc znowu tutaj ładny proficik. O to nam chodzi, żeby oczywiście jak najlepsze profity tu zbierać. $127, no to jest skrzynia potężna, bardzo potężna nawet bym powiedział. Zobaczmy ją, przetestujmy. No ta MP9 chyba trochę kosztuje, bo to jest jakaś chyba kolekcja. Jednak nie aż tak dużo, okej. No dobra, próbujemy dalej. Kos trochę to jest. AWP Hydra. Desert Hydra. Akihabara, no jest tego trochę, no. Ten kałaszek, no tutaj będzie Battle Skirt. Niestety Well Worn jednak, ale... No Stat Track. No Stat Track to nam trochę tutaj zmienia jednak. Zobaczmy znowu ten Bloodsport.
Czy znowu może to być stat track? No jakby to już stat track, field tested, to już w ogóle. No jest to field tested, niestety zwykłe, bez stat tracka, ale tragedii nie ma, tak to trzeba sobie powiedzieć, jasno. USP kill confirmed tym razem. Ej, ileś tam skrzynek otworzyłem, skoczyło mi osiągnięcie. 40 tysięcy chyba skrzynek otworzonych. Ja nie mogę. 40 tysięcy skrzynek. Chyba 40 tysięcy. Tak mi się wydaje, że mignęło mi, że 40 koła skrzynek otworzyłem. No trochę sporo. Trochę sporo, nie będę ukrywał. 82. Okej, okay. Wiesz co, machimy sobie może 4 na raz. Jest to dużo, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale przypomniało mi się w tym momencie, że odkąd nagrywam sobie teraz Hellcase'a, nie byłem na jednym trybie, jak jest na stronie. 280... No, słabiutko, słabiutko. Nie byłem na jednym trybie, jaki jest dostępny na stronie i trzeba to zmienić. Otwórzmy jeszcze raz tą skrzyneczkę. Glock Dragon Tattoo. Nie no, to chyba będzie tragedia, co? Tak mi się wydaje, no. Będzie z kilka dolarów. CO?! Stupa prawie. No, no dobra. I tym trybem są kontrakty, stary. No ja nie byłem na kontraktach na Hellcase'ie. Mamy 384 dolce w itemach. 307 możemy dostać, maksymalnie 461, więc wrzucamy i zobaczmy. Jest to easy mod. No, jest to plus, tak? No, warto oczywiście to zaznaczyć, że jest to profit. A ja lubię wychodzić na plus, tak? Znaczy, no, overall troszkę jesteśmy na minus na tym filmie, ale myślę, że to jest do nadrobienia. Myślę, że to jak najbardziej jest do nadrobienia. Zobaczmy, co my tu możemy sobie fajnego wrzucić na case battle'kę. No, jest tu CS2. Nice. Czy tu jest skrzynka już z nową kosą? Co ty gadasz, ty? A wrzućmy dwie takie skrzynki i dorzućmy... Kurczę, ja zawsze bardzo lubiłem to, że na Hellcase jest dużo rodzajów tych skrzynek. To jest bardzo, bardzo na plus dla mnie. No dobra, 300 dolców. Zróbmy coś takiego public i dorzućmy bota. No i zobaczmy, co tutaj z tą skrzynką, z tymi nowymi nożami, co nam się uda z niej wyciągnąć. Zobaczmy, pierwsze otwarcie. Famasik, skaucik. No, średnio, no, ale zobaczmy, co tu jest. Czy tu jest ten nóż kukri już nowy, czy jeszcze nie? No bo na grafice jest, tak? Może trzeba wejść do skrzynki i zobaczyć. O jejku, no to będzie niestety... No właśnie, no właśnie. Ale ja bym zobaczył tą skrzynkę, tak szczerze. Teraz, jak mamy chwilę. Czy jest tutaj ten kukri knife? Jest nomad, survival, skeleton. No nie ma tego kukri, ty. No to niezły clickbait, panie Hellcase. No ja tu nie widzę z tego noża kukri. A tutaj, no na grafice jest, no. Kurczę, no bardzo bym chciał taką skrzyneczkę z takim nożem sobie otworzyć, tak? A ja tutaj zostałem troszkę wprowadzony w błąd, no ale dobra. Zobaczmy dalej skrzyneczkę jakąś. Mamy 127 dolców, więc taki mocny Alin mógłby pójść. Albo wiecie co, chodźmy na battle jeszcze raz. Może tutaj battle pokażą jakąś swoją magię i dadzą mi zarobić coś fajnego. Zjedźmy do skrzyneczki min. Na, no na 4 niestety nie stać mnie, ale mogę dorzucić coś takiego. No i dorzucamy chyba, co? Onyxia. To też jest chyba taka spoko skrzynka, w sensie była na pewno spoko skrzynką, tak mi się wydaje. Na 4 osoby machnijmy tego battle'a, no i zobaczmy tak naprawdę, czy uda się tutaj cokolwiek jeszcze zdziałać w tej bitwie. No przydałaby się jakaś kosa z tej skrzynki min. Definitywnie. No ja wiem, że ta skrzynka potrafi, tak? Onyxia! O kurde! No, jestem zaskoczony teraz, jak Onyxia sypnęła. No tutaj Mehdi będzie chyba najdroższy, jednak nie. Okej, okay, no tutaj definitywnie by się przydało dla nas, no, żeby coś jeszcze spróbować podziałać. No proszę, 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 nóż dla wuja, no nie ma, no. No nie ma. No i co, zerowanko, klasycznie. Dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Przypominam, kodzik Roxy, jak chcesz Hellcase'a sobie załadować i zyskać 10%, więc każdy wpłat kodu możesz używać do woli. Jak jest oczywiście osobą pełnoletnim. A ja się z wami żegnam i trzymajcie się, siema.